Panuje pewne przekonanie wśród osób trenujących na siłowni, że częściej tą dobrą formę doceniają mężczyźni niż kobiety. Czy to prawda? Dobrą formę mężczyzny, że docenia mężczyzna, tak, to prawda, w większości. Kobiety, to też zależy od gustu, bo to jest kwestia gustu, ale najczęściej kobiety, patrząc na zbyt umięśnionego mężczyznę, to widzą, a tam jest za dużo żył, tam jest za dużo mięśni, a facet jak widzi drugiego faceta umięśnionego, to o kurde, on to musiał dużo pracy wykonać, na pewno jest zaangażowany, dużo trenuje, podejdę, zapytam, jaką ma dietę, jakie ma treningi, może też tak będę wyglądał. I to bardziej na zasadzie takiej przyjacielskiej, że hej stary, świetnie wyglądasz, powiedz mi, jaki masz trening, jaką masz dietę, może to mi jakoś pomoże. I na takiej zasadzie właśnie przyjacielskiej często mężczyzna bardziej docenia postępy i efekty drugiego mężczyzny. Czyli to mężczyźni jednak częściej cię chwalą. Tak, też wydaje mi się, że to dlatego, że kobiety wstydzą się. Czasami widzę, że kobiety gdzieś tam zerkają, patrzą, oceniają moją sylwetkę, ale dużo częściej zdarza mi się, że jakiś chłopak na siłowni podejdzie, poprosi albo, żebym go przeasekurował, albo żebym podpowiedział z jakimś ćwiczeniem. Po prostu chyba łatwiej jest przełamać tą barierę na zasadzie takiej koleżeńskości, bo mimo wszystko kobieta z mężczyzną to już wtedy by zakrywało jakiś flirt i kobieta pewnie odbiera, że nie można tak na luzie podejść do mężczyzny i po prostu powiedzieć po koleżeńsku, hej, super forma, przybić piątkę, tylko że to już będzie... Ja odbiorę na przykład jako flirt, a facet to pomyśli, że tak po koleżeńsku zbijemy żółwika, przebijemy piątkę, ktoś mi powie, że fajnie wyglądam, ja dzięki i tyle. A czy na przykład będąc na wakacjach, czy odczuwasz wzrok kobiet na sobie, kiedy powiedzmy chodzisz po plaży bez koszulki? Tak, akurat od pewnego momentu, jak już dobudowałem trochę więcej mięśni na moją sylwetkę i ta sylwetka już wyglądała tak zdecydowanie ponadprzeciętnie, to przyciągała wzrok zarówno kobiet, jak i mężczyzn w miejscach publicznych, zwłaszcza bez koszulki, ale nawet i w ubraniach, bo ja też staram się ubierać tak, jak tutaj dzisiaj jestem, żeby te ubrania przylegały, bo po to ćwiczę, żeby widać było te mięśnie, więc nie zakrywam się bluzami. I faktycznie przykuwa to wzrok i czasami nawet, ale to z reguły właśnie od osób starszych, takich starszych, no nie powiedziałbym, że starszych, 35-40 plus, to takie osoby często na mieście gdzieś nawet obce totalnie zaczepiają. O, super sylwetka, o, przypnij bicka, coś tam. Faktycznie takie osoby bardzo doceniają to, widzą, że ktoś trenuje, ktoś się w to angażuje, więc naprawdę musi być efekt ciężkiej pracy, jeżeli ktoś tak wygląda i ludzie to faktycznie doceniają. A w momencie, kiedy kobiety doceniają, jakie wiadomości ci wysyłają? Oj, nie wiem, czy mogę o tym mówić. Na szczęście ja aż tyle nie mam, ponieważ widać, że jestem w związku, więc tych wiadomości teraz jest mniej, odkąd jestem w związku, ale to zwłaszcza na Instagramie wiadomości zdarzały się przeróżne, czy to propozycje, ale starałem się to ignorować, bo w internecie nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, ale też tak jak mówiłem wcześniej o tej barierze, że na żywo ciężko jest przełamać chyba kobietom tą barierę i podejść bezpośrednio i powiedzieć super forma, przybić piątkę, o tyle na Instagramie jest to łatwiejsze, więc na Instagramie dużo częściej mi się zdarza, że jakaś kobieta dziewczyna napisze, że świetna forma, fajne mięśnie. Jakieś propozycje pojawiają się? Właśnie tak, były przeróżne propozycje, ale to nie wiem, czy ze względu na... Nie wiem, o której godzinie będzie emitowany program, czy mogę mówić, jakie to propozycje, ale no, tak jak mówię, no, przede wszystkim raz, że mam dziewczynę, a dwa, że przez internet to nigdy nie wiadomo, kto siedzi po drugiej stronie, więc no, nie polecam ryzykować takich znajomości przez internet. Drodzy widzowie, serialowej Max z Sekretów Życia zaprasza was do oglądania emisji o 16:55. Oczywiście subskrybujemy przeambitnie.pl na YouTubie. Komentujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia na antenie.